Hejka, hejka, witam Was na kanale Enjoyment Family. Ja jestem Krzysiek i dzisiaj porozmawiamy sobie o węglu. Kupowaliśmy ostatnio węgiel z PGG. Wszędzie czytałem na internecie, że jest to praktycznie niemożliwe do zrobienia, ale nam się udało i teraz pokażę Wam, jak myśmy to zrobili. Na 5 kroków to podzieliłem cały odcinek. Jak się do tego przygotować, bo niestety trzeba się trochę przygotować, że zakup węgla to nie wszystko, bo to nie jest koniec kosztów. Jak się okazało później, że jest to jeszcze dużo, dużo więcej pieniędzy i wszystko sobie przejdziemy w tym odcinku, także zapraszam do oglądania, intro i lecimy. Pierwszy punkt to przygotowanie się do zakupu. Pierwsze co musimy zrobić, to założyć sobie konto na sklep PGG, na takiej stronie internetowej, gdzie możemy bezpośrednio z różnych kopalń kupić sobie węgiel i ten profil, który założycie sobie, to konto musicie całe uzupełnić. Nie zostawiajcie tego na dzień, kiedy kupujecie ekogroszek, z tego względu, że w ten dzień jest tak dużo osób na stronie, że tą stronę co chwilę wywala i jest bardzo trudno później to uzupełniać. A tak jak macie 90% od razu uzupełnione, czy tam nawet 100%, później podaje się chyba tylko kod miejscowości. Jeśli uzupełnicie sobie od razu wszystko, będzie Wam o wiele prościej. I to możecie zrobić na stronie internetowej, jak przejdziecie sobie na profil. Tutaj możecie uzupełnić wszystkie swoje dane, żeby później system się Was o to nie pytał w momencie, kiedy jest tak dużo ludzi na stronie. Uzupełnienie tego w tym momencie będzie praktycznie, można powiedzieć, że niemożliwe. I wygląda to w taki sposób, że podajemy imię, nazwisko, PESEL, telefon, numer konta bankowego, z którego będziecie płacić za węgiel. Nie wiem po co im taka informacja właściwie, ale trzeba to podać. Następnie adres zamieszkania, wszystkie dane, ulice, miejscowość itd. Wszystko sobie musicie uzupełnić, najlepiej jakiś dzień, dwa przed chęcią kupna tego węgla. Z tego względu, że w dniu, kiedy jest tam tak dużo osób, to strona non-stop wyświetla taki komunikat i praktycznie nic nie jesteście w stanie już uzupełniać. Tracić na to czas nie ma sensu, lepiej poświęcić się tylko i wyłącznie na odświeżanie i kliknięcie na kup teraz, bo nie będziecie mieli naprawdę czasu na uzupełnienia danych. Kolejną rzeczą, którą ja robiłem, to sprawdzałem sobie, jak daleko ode mnie są dane kopalnie, z których jest tutaj zakup na stronie. Jest to bardzo ważne z tego względu, że jak później będziecie załatwiać sobie transport tego węgla, to te ceny są bardzo różne w zależności od kilometrów, ile Was dzieli do kopalni. Więc zwróćcie sobie uwagę, z jakich kopalni chcecie kupić ten węgiel konkretny, który Was interesuje. Czy to ekogroszek, czy to orzech. Musicie już wiedzieć wcześniej, z jakiej kopalni będziecie chcieli to kupić, żeby nie było, że wchodzicie na stronę w momencie, kiedy w końcu udało Wam się odświeżyć, teraz na szybko kupujecie cokolwiek. Lepiej już być sfokusowanym na konkretny węgiel. Przynajmniej ja to tak robiłem i u mnie to zadziałało, więc tak Wam to przekazuję. Ja tutaj, jak widzicie, na stronie internetowej mam niektóre pozycje zaznaczone, tak? Które, załóżmy, jestem nimi zainteresowany. Aby takie coś zrobić, najlepiej jest sobie dodać do przeglądarki możliwość takiego dodatku, czyli zaznaczania treści, że możecie sobie zaznaczyć jakąś treść i ona później po odświeżeniu nawet strony, jak sobie odświeżymy stronę, dalej to zaznaczenie u nas zostaje. Czyli w tym momencie wiemy, że jesteśmy zainteresowani tymi pozycjami, załóżmy 3, 4, 10, w zależności jak to u Was ustawicie. Jest to mega fajne, mega pomocne, mi to bardzo pomogło z tego względu, że w momencie, kiedy udaje odświeżyć tą stronę, to jest mega radość, nie chcecie nic pomylić, kliknąć przez przypadek jakiś inny produkt, który chcecie kupić i później wychodzić z tego wszystkiego, odklikiwać, że tego nie chcecie i tak dalej. No nie jesteście w stanie tego zrobić w ten dzień, kiedy kupuje się węgiel po prostu na tej stronie, więc najlepiej być całkowicie przygotowanym. Doinstalowujemy sobie ten dodatek do przeglądarki i dzięki niemu na przykład mamy tutaj karlik ekogroszek, możemy go zaznaczyć i kliknąć tutaj w tym momencie u mnie poprzez ten dodatek zaznaczenia i on się już mi będzie cały czas świecił na taki kolor, jaki wybrałem, czyli w tym momencie już wiem, że tym ekogroszkiem jestem przykładowo zainteresowany. Wracając do sprawdzenia odległości od kopalni. Ja robiłem to w taki sposób, że przechodziłem po prostu na następną zakładkę, gdzie miałem mapy Google odpalone. Wpisałem sobie moją miejscowość, gdzie chcę, aby dotarł ten ekogroszek, do jakiej miejscowości. I następnie wybierałem, załóżmy, kopalnię Ziemowit Wola. Przykładowo wyznacz trasę Ziemowit Wola i od razu mi do nich skoczyło, ile kilometrów mam do danej kopalni. Z tego względu, że jak wybierzemy jakąś dalszą kopalnię, to będziemy musieli dużo więcej zapłacić za transport tego węgla po prostu z tej kopalni danemu przewoźnikowi. To też do tego dojdziemy, jak to załatwić, jak załatwić tego przewoźnika. I tak jak mówiłem, sprawdzamy sobie odległości i wybieramy sobie tylko te kopalnie, z których jest w miarę blisko, chyba że macie na to taki budżet przewidziany, że nie ma to dla was żadnego znaczenia i jesteście w stanie zapłacić więcej za transport, aby tylko ten węgiel uzyskać, no nie? Ja akurat robiłem to w taki sposób, że sprawdzałem jeszcze odległości między kopalniami do mnie, aby ten koszt nie wyszedł jakiś bardzo duży. Jeśli chodzi o ten dodatek do zaznaczenia, ja wam link daję w opisie filmu, możecie sobie go doinstalować. On działa tylko niestety do przeglądarki Chrome. Zazwyczaj używam innej przeglądarki, ale na rzecz tego, że chciałem wtedy kupić ekogroszek, używałem właśnie Chroma i on ma ten dodatek, dzięki którym możemy to wszystko pozaznaczać. Ja kupowałem 5 ton węgla, więc byłem zainteresowany tylko i wyłącznie tutaj tymi opcjami, gdzie mamy od razu 5 ton. Nie kupowałem po tonie, bo tu i tak prawdopodobnie się da, natomiast tego nie sprawdziłem, a nie jesteście w stanie tego sprawdzić, bo jest to cały czas jakby niedostępne do momentu, kiedy oni wrzucają na sklep, że można już kupować. W tym momencie ja już nawet nie sprawdzałem tam tych opcji, tylko od razu wszedłem sobie w to, co byłem zainteresowany, w to, co miałem zaznaczone i to dodawałem do koszyka. I teraz płynnie dochodzimy do drugiego punktu, czyli zakup węgla. Jak to wyglądało? Siedzieliśmy na komputerze, odświeżaliśmy cały czas przez godzinę i no strasznie trudno, cały czas jeden i ten sam komunikat i nie dało się za nic wejść na stronę. I tak próbowaliśmy przez miesiąc. Co wtorek i czwartek wchodziliśmy na komputery i próbowaliśmy o tej 16 godzinie to zrobić. W pewnego dnia próbowaliśmy tak samo, ale powiedziałem, że już dość, dzisiaj już więcej nie próbujemy, po czym wróciłem do komputera o godzinie 18. Odświeżyłem stronę, udało się ją odświeżyć o godzinę, 2 godziny później już po całej tej akcji. Nie wiem, czy oni dodają raz węgiel, czy kilka razy w ciągu tego czasu. Akurat pojawił się ponownie, dodałem do koszyka i poszło. Czyli u nas udało się kupić węgiel po prostu o godzinie już 18, ale najlepiej jest czatować od samego początku. Jesteśmy już przy kupnie, no nie? Udało wam się go dodać do koszyka, ten węgiel. To wiedzcie, że on jeszcze nie jest wasz. To, że dodaliście go do koszyka, nic nie znaczy dla systemu. Jego mogło dodać 10 osób do koszyka, bo w tym momencie on jest jeszcze taki niczyj, więc musicie jak najszybciej przejść przez kolejne strony, aby kupić go po prostu, czyli czy to za pośrednictwem tam od razu płatności online, czy to przelewu tradycyjnego. Dlatego najlepiej jest mieć uzupełnione jak najwięcej danych w profilu, żeby przechodząc przez te kolejne strony już was o to nie wypytywało, bo w tym momencie tracicie po prostu czas przed innymi osobami, które też w tym samym momencie chcą kupić ekogroszek, czy tam inny węgiel, w zależności co kto potrzebuje. W momencie, kiedy była płatność, wybór sposobu płatności, ja wybrałem przelew tradycyjny. Z tego względu, że wolałem zapłacić to sobie już poprzez konto za cały zakup, z tego względu, że gdybym skorzystał z tych płatności online, tutaj się to tak strasznie wszystko cały czas wywala, cały czas wyskakują errory, więc nie wiedziałem, czy ta płatność, którą zrobię, ona dotrze tam do nich, tak, czy to gdzieś po drodze się coś nie zerwie i znowu okaże się, że już ktoś kupił mi ten groszek, czy tam orzech, czy inny węgiel. W tym momencie wybrałem sobie po prostu przelew tradycyjny i od razu jakby zarezerwowałem ten węgiel, który kupiłem. Tak jest moim zdaniem najszybciej, najpewniej. Po wybraniu tego przelewu tradycyjnego macie 5 dni na opłacenie tego ekogroszku. Po tym terminie wam on po prostu przepada, natomiast jeśli zapłacicie go w ciągu tych 5 dni, to on staje się już całkowicie wasz. I tak właśnie ja zrobiłem, zapłaciłem tego samego dnia, ja nie czekałem na kolejne dni, no nie, tylko zapłaciłem sobie od razu. Potem dostałem informację, że węgiel został już opłacony, więc tak to wyglądało. I wtedy dopiero zaczęła się kolejna batalia, której się nie spodziewałem. Myślałem, że to nie będzie żaden problem znalezienie kogoś, kto przywiezie ten węgiel jakby do rodziny, no nie? W tym momencie to okazało się bardzo dużym wyzwaniem i załatwiałem to z dobry tydzień, żeby znaleźć firmę, która przywiezie ten węgiel z kopalni po prostu na ogród, tak? Że go wykipruje i tak dalej. Ciężko było to znaleźć. PGG daje coś takiego w aktualnościach to jest. Już zobaczymy, czy strona jeszcze działa. Może się uda tam wejść. jak wejdziecie sobie na aktualności, to macie tutaj coś takiego jak baza przewoźników. W bazie przewoźników macie tutaj listę firm, która trudni się tym, że wam ten węgiel dowiozą do domu. I ja wybrałem sobie po prostu tutaj, że województwo śląskie, bo z takiego jesteśmy i takie mnie interesowało, więc tylko chciałem firmy jakby z województwa śląskiego, żeby nie płacić jakoś niesamowicie za ten transport. Tutaj też sprawdzałem, bo to też jest ważne, jak daleko ta firma jest od tej mojej wybranej wcześniej kopalni. Bo jeśli ona ma, załóżmy, nie wiem, 50 km do kopalni, czy tam 100 km do kopalni, to oni was też za to policzą. Za dojazd do kopalni, później dojazd do was, a później powrót do siebie. Za to wszystko was policzą, więc musicie sobie to też posprawdzać i jakby nie było, ta ilość tych przewoźników się wam bardzo zwęża, jeśli chcecie zaoszczędzić na transporcie. Druga rzecz, która tam była bardzo ważna, to to, że gdzie nie dzwoniłem, to wszędzie była opcja, że już nie mają terminów, że nie przyjmują nowych zleceń, jeśli chodzi o transport węgla, że mają na 2 miesiące w przód i tak dalej. Więc naprawdę ciężko było kogoś znaleźć, ale w końcu się udało. Zadzwoniłem do takiej jednej z firm, które są na tej liście i udało mi się dodzwonić do takiego jednego pana, który bezproblemowo powiedział, że do 2 tygodni jesteśmy w stanie to zrobić, no nie? Więc super, od razu jego wybrałem. I teraz wam opowiem, jak wyglądał ten cały transport i jak to się po prostu załatwia. I kolejny punkt, czyli ustalenie daty odbioru z przewoźnikiem. To było też kolejna rzecz, którą trzeba było dograć. Mimo wszystko zakup tego węgla to jest tylko jakaś tam część tej całej sytuacji, natomiast później jeszcze kolejne problemy się piętrzą. W momencie, kiedy już kupicie ten węgiel i będziecie mieli już wszystko opłacone, to będziecie mieli możliwość wybrania terminu, kiedy chcecie ten węgiel odebrać. Wygląda to w taki sposób. Macie tutaj kalendarz i tak dalej i tutaj wszystko uzupełniacie. Po prostu wybieracie dzień, w którym chcecie odebrać węgiel i możecie też podać imię, nazwisko kierowcy, numer rejestracyjny samochodu oraz numer rejestracyjny naczepy, która będzie podpięta pod ten samochód. Ja zrobiłem to tak, że nie podawałem tutaj nic. Zostawiłem to puste z tego względu, że tak jak rozmawiałem z tym panem odnośnie transportu, on ma wielu pracowników i nie wiedział na ten dzień, kto za 2 tygodnie pojedzie. Czy ktoś nie będzie miał urlopu i tak dalej, czy to pojedzie pan Janek, czy pan Zdzichuj, jakim samochodem to zostanie odebrane, więc zostawiłem te dane puste i nie był to żaden problem przy odbioru z kopalni. Po prostu dałem upoważnienie temu panu do odbioru tego węgla. Pokażę wam też, jak wygląda to upoważnienie. Je też można pobrać bezpośrednio ze strony PGG i takie upoważnienie mu wystawić, aby on mógł po prostu ten węgiel odebrać. Jednak upoważnienie to też nie wszystko, bo aby odebrać ten węgiel będziecie potrzebować też zaświadczenie z Centralnej Ewidencji Emisji Budynków, z tak zwanego CEB. To, które tam było składane chyba jakoś w połowie roku, no niedawno to wszyscy składali, czym opalacie po prostu w domu i takie zaświadczenie też musicie mu dołączyć, bo tylko na podstawie tego zaświadczenia plus wyrażenia zgody na to, że on ma to odebrać, jest w stanie odebrać wam ten węgiel. Więc takie dokumenty musicie go jakby uzbroić przed tym, jak tam pojedzie na kopalnię. Ja te wszystkie dokumenty wysyłałem pocztą tradycyjną, po prostu z tego względu, że miałem daleko do tego przewoźnika. Jeśli macie blisko, możecie podjechać sobie osobiście i mu je po prostu dać. Ja przesyłałem za potwierdzeniem dostarczenia. Listem po prostu te wszystkie dokumenty, one do niego dotarły i już było jakby wszystko z górki. Dodatkowo jeszcze do odbioru węgla potrzebujecie jeszcze kod odbioru, który wyświetla się tam na stronie PGG. Macie kod odbioru, który musicie podać temu panu, który będzie odbierał węgiel. Jak później rozmawiałem z przewoźnikiem, on tam stał od 5 rano w dniu odbioru węgla, a u rodziny był koło godziny 12. Jednocześnie, gdy przewoźnik dał wszystkie dokumenty na kopalni, od razu zmienił się status mojego zamówienia na przygotowanie do odbioru i następnie po odebraniu tego węgla zmieniło się na odebrano. Więc od razu tutaj to wszystko też widzicie na stronie PGG, czy ten węgiel został odebrany. A więc tak, za węgiel zapłaciłem 829 zł za tonę, więc wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy to super cena. Przynajmniej tak czuję, że był to dobry interes. Zapłaciłem za całość 4145 zł i 10 groszy, jeśli chodzi o sam węgiel. Natomiast na tym się nie kończy, bo jeszcze trzeba zapłacić za transport. Transport kosztował 1800 zł, więc nie mało. Wydaje mi się, że wręcz bardzo dużo, jeśli chodzi o sam transport. Jeśli macie kogoś, z kim jesteście w stanie się dogadać, jakiegoś znajomego i tak dalej, to jak najbardziej skorzystajcie z tej opcji. Natomiast ja nie miałem takiej możliwości w tym momencie, dlatego wzięliśmy po prostu ten transport, który znaleźliśmy, który był dostępny i tak jak mówię, kosztował 1800 zł, więc cena tony węgla z dostawą wyniosła mnie 1189 zł dokładnie. Więc wydaje mi się, że jest to bardzo dobra cena, zwłaszcza, że teraz węgiel jest po 3-3,5 tysiąca, a gdzie niegdzie w ogóle nie jest dostępny. Więc tak wyglądała nasza historia z PGG. Mam nadzieję, że dałem wam parę rad, że parę rzeczy wam wyjaśniłem, które spotkają was po prostu później, już po zakupie, jeśli uda wam się to zrobić, bo nie jest to naprawdę proste. Ale mam nadzieję, że dacie radę i się wam też uda. No, to by było na tyle w tym odcinku. Życzę wam udanych zakupów i do zobaczenia.